Manko jestem, troll crawl, trochę ściszę mojego tableta. Jej! Słuchajcie, chciałam wam przywitać w nowej serii o nazwie Granie na tablecie. Tak, mam tableta dobrego. I pierwszą grą, którą wam pokażę, jest Geometry Dash. Tak, najpierw pokażę wam demówkę, bo w demówkę dłużej grałem, sorry, będziecie widzieć moje palce, ale wiecie. Programu to ja na tablecie nie mam. A jakbyście pytali, ja mam lepszy głos teraz niż na innych odcinkach, bo teraz nagrywam moim starym telefonem, tak. Przeszłem już dwa poziomy, pierwszy i drugi, trzeci poziom na 91%, więc pochcimy. Pokażę wam, jeśli się uderzy, no nie uderzy, ale wiecie, kliknie palcem w tableta, to ten kwadracik podskakuje. Tak, dokładnie. I po prostu trzeba przechodzić poziomy. Mi trochę trudno jest na odcinkach, ponieważ ja patrzę w telefon, to jest takie gorsze okienko i tak dalej, nie? Albo tak skrzywiony muszę być i wiecie. Wiecie, jak to bywa, nie? A ja mam lepszy głos chyba, bo na tablecie on jest trochę taki nie teges, bardziej nie do nagrywania, bo taki głos jest taki, wiecie, taki gorszy. Tak, dokładnie. Musimy się wczuć w grę, ale wiecie, ja pogadam do widzów. Ogólnie jestem dobry w tą grę, bardzo, nie? Ja już dwa poziomy przeszłem, więc oczywiście instalujcie sobie tą grę, nie? To była demówka, tak? Teraz wam pokażę pełną wersję, którą z internetu za darmo sobie ten. Oczywiście polecam stronkę Android Polska. Tu też przeszłem dwa poziomy, a trzeci na 81%, tylko że ten chyba jest trudniejszy, mi się tak wydaje. Czy to jest ten sam? Ja nie wiem, czy to jest ten sam. Ej, to jest ten sam. Nie, bardzo podobny. Na początku się wydaje, że ten sam, ale on jest dłuższy. Ty, jakim cudem? A właśnie, chciałam wam powiedzieć, że w pełnej wersji można tworzyć własne poziomy. Nie stworzę własnego, ale ja pokażę wam te dwa, bo ten, to on jest nieudany. Ja jeszcze go nie skończyłem, a więc kiedyś go skończę, więc wam pokażę. To są moje poziomy. Tak to ja będę, o, przytrzymam i zobaczcie. I po prostu to są takie duże schody i patrzcie. Tak się przechodzi mój poziom. Bez kitu, na zero, to jest, ta końcówka jest najtrudniejsza moim zdaniem. Słuchajcie, to jest mój poziom, tak, dokładnie. A więc ja z nim mam małe problemy, bo już dużo razy go przechodziłem. Mi się podoba ten mój poziom, jest troszeczkę króciutki, ale wiecie. To już od razu po tym, no wiecie. Teraz jest taki bardzo króciutki poziom, Flappy Birds, którego przejdę chyba bez problemu, tak. Dokładnie, ale po prostu tej gry to ona jest świetna. Widzicie takie krótkie Flappy Birds. Kolejny odcinek z grania na tablecie już niedługo, a we wtorek spotkania z youtuberami. Jeszcze nie mówię, jakiego youtubera zaproszę do siebie.